Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Klimy, co? A Fiesta miała klimę? Chyba miała. I tak jest za droga to. No i tak. Dzwoniliśmy do pana Toniego, sprzedawcy sprawy Fiesty. Niestety jest za droga. Tu jest tempomacik, tu jest 8000 obrotów. Tu jest, co tu jeszcze jest? Szukam grzanych siedzeń, ale te guziki zawsze są u góry, nie widzę. Na szybach szóstki czy siódemki? Siódemki. Może być siódmy rok. Dzwonię, zapytam może akurat, co? Jeszcze raz. No. Wektra stała, właśnie zwróciłem uwagę, bo jest fajnie wypasiona. Wektra stała, tylko nie ma z kim gadać. Do tego mam telefon, tu kupiłem parę aut, tu nie kupiłem nigdy nic. Widziałeś tutaj tą matrójkę? Na ksenonie? Na kółku? Z turecką choinką zapachową? Matrójeczka? W automacie, kurde. 6, 7, 8 tysięcy obrotów benzynowa. Mówi, że S-Line'em jest. No faktycznie, kierownica z S-Line'a. Siedzenia już mniej. Co to jest BMW? Trójka. Aha. A trójeczka. A cóż to tak... Przepis mówi, żeby to było schowane jakoś trochę gdzieś tu, takie tutaj uobrzydlistwo. Au. Chciałem pozdrowić Grzesia z Lublina, który nabył w tym samym kolorze dla małżonki swojej, długo jeździła się okazuje, ale krótką. Tu to pizło, lusterko? Kordoba? To jest Kordoba, no jak taką Ibizę miałem w tym samym kolorze. Właśnie mówię, że Grzesia z Lublina nabył. Te czwórka u Niemców, zgadza się. Kiedyś Mercedesy chyba 2,5 tu uturbione miały ten wlot, chyba na powietrzny. Siadł autobusu człowiek z liściem na głowie, nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie, tylko się każdy gapi. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, szukamy szefów. 9:15. Wczorajszy deszcz mógł ich wystraszyć. Klasyczny Passat. W 9 roku, zobacz, październik, w automacie. Tu ma coś do poprawy, narożnik parczonika. Parconika nie ma. Tam listwa dół. Ale przy pięknym pieniądzu 9 rok, to jest 9. Jak może Passat nie mieć felgi alu? Te cholery jedne z łodziejskiej i nawigatora. Tak się do poprawek. Do poprawek, jakby kosztował. Mnie złapało. Wszędzie czegoś nie ma, ale. No tak. No to nie, do dużych poprawek, tu całe dookoła do roboty. Ale w 9 roku. Asterka 2, tam coś hakiem mówił Tonik. O, z tym tu się wpierdzielił autem, bo to jest 20 rok jakoś. Czy 19, już go ma ze 3 miesiące. Bo to kupę kasy kosztuje. Już go tu chyba od lata trzyma, niestety. 11 rok, prawie 20 rok, 11 miesiąc. Niewielki przebieg, pamiętam. Auto jak nowe, kurwa, ale nie ma klienta na to. A tego nie znam, ładne. Lećmy dalej.